Nikodem, Maciek i Krzysztof Nikodem. Wojna, samoloty, bitwa o Anglię. Więc takie pytanie na ten temat. Pytałeś kiedyś rodziców, czemu cię tak nazwali? Szczerze mówiąc, nie. Ale bardzo się cieszę, że tak im wyszło i taką decyzję podjęli. Naprawdę podoba ci się imię Nikodem? Tak, jest bardzo w porządku. I szczerze mówiąc, lubiłem to, że niewielu Nikodemów było. Ostatnio mam tylko taki problem, że coraz częściej, jak idę ulicą, to ktoś mnie woła, to się okazuje, że to mały jakiś berbeć. Mam tak samo. Tak. Dokładnie tak samo z Kacper mam. Wołają za tobą Nikodem? Za małymi dziećmi obok mnie. To jest dziwne. Ty masz wokół się... Nie chcę, tego wątku nie będziemy poruszać. Nie, ja ci wybaczam i proszę o wybaczenie. Nie, bo to jest, bo ty też jesteś muzykiem, DJ-em. Tak. Ale głupio brzmi. Pasuje DJ. Cześć, DJ Nikodem, hej, hej. To jakbyś grał taka potańcówka dla emerytów trochę. No może kiedyś, wiesz, nie wiem, ale polecam, zastanów się nad tym, może kiedyś ci się uda albo będziesz miał ochotę. Nie, bo to jest ciekawe. Nikodem, to... ładne imię dla syna. Dziękuję ci, kochany, że jesteś ostatni, który wierzy, że ja jeszcze mogę, wiesz. Jasne, że tak. Ja jestem tak jak niektóre Spitfire'y, walę już ślepakami po prostu. Dobrze, Krzysztof. Krzysztof, ty dorabiałeś jako bramkarz na imprezach. Tak, przez chwilę. Z taką buzią? Tak, dokładnie. Ale co robiłeś? Element zaskoczenia. Proszę nie wchodzić, bo będę krzyczał. No ja wtedy miałem chyba 16 i 17 lat, więc... Miałeś 16 i 17? No tak mniej więcej, 16 i 17 wtedy, tak. Ale znamy. Byłeś wtedy karkiem, takim napakowanym, takim... Nie, nawet no mniejszy. Zobacz, no. Znaczy, no. Byłem troszeczkę mniejszy, troszeczkę szczuplejszy. Tak zawsze generalnie tak bardziej jakby starałem się przegadać, jak coś się, sytuacja zaogniała. Ale co, jak ktoś wchodził, taki mięśniak, i co mówiłeś? Proszę pana, nie wypada się tak zachowywać. Pan mnie opluł, pan mnie nazwał gejem, a ja się z tym nie zgadzam. Nie, jesteś u pani. Nie, mówiłem tak, pan jest spóźniony, także tam są jeszcze miejsca, dwie dychy i się dogadamy. Dwie dychy były, zapraszam. Czyli byłeś skorumpowanym bramkarzem. No jakoś trzeba było sobie radzić, no jeszcze w liceum. No.